Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa, a w niej goszczę pana profesora Witolda Orłowskiego, głównego doradcę ekonomicznego PwC. Panie profesorze, dzień dobry. Brytyjski dziennik Financial Times poinformował, że instytucje Unii Europejskiej gotowe są zamrozić środki na pomoc regionalną dla Polski w związku z obawami o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Zamrożony jest Krajowy Plan Odbudowy, to wiemy wszyscy, to 24 miliardy euro dotacji i 12 miliardów euro pożyczek z Unijnego Funduszu na Odbudowę Gospodarczą po pandemii. To są ważne dla nas w kontekście naszej rozmowy liczby. Pod znakiem zapytania ma stać też większa kwota z tak zwanego normalnego budżetu. W ramach polityki spójności to jest ponad 75 miliardów euro. Jakie pana zdaniem będą koszty odczuwalne przez zwykłych obywateli odcięcia Polski od środków unijnych? No, może tylko zacznijmy od jednego, że to nie Unia obcina Polskę od środków unijnych. Nasz premier zgodził się na papierze na zrealizację pewnych uzgodnionych działań, które miały poprawić sądownictwo w Polsce i tak dalej. Zgodził się, że jeśli te działania nie będą podjęte, to środki unijne mogą być zamrożone, czyli no nie uważajmy, że to raptem Unia ni z tego, ni z owego chce obciąć nam pieniądze. To jest realizacja porozumienia, które nasz premier w imieniu naszego rządu podpisał i którego rząd nie zrealizował. Natomiast jakie konsekwencje? Znaczy inne troszkę na te bezpośrednie, inne pośrednie. No, bezpośrednio no to jest tak, że właściwie prawie wszystkie inwestycje publiczne w Polsce, no, przynajmniej 80-90% tych nowych inwestycji jest realizowane ze środków unijnych. W większości, znaczy nie w 100%, zazwyczaj tam od 60 do 80%. To jest, że one po prostu ich nie będzie, jeśli nie będzie środków unijnych. Czyli krótko mówiąc, praktycznie stają w Polsce inwestycje publiczne, stają budowy dróg, stają nawet remonty dróg, stają wszelkie plany budowy kolei, poprawy działania kolei i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy w ogóle dramatyczne załamanie programu inwestycyjnego, tego poprawiającego polską infrastrukturę. Po drugie, to może oczywiście wywołać zaniepokojenie w ogóle sytuacją finansową Polski, ucieczkę, wycofanie części kapitału z Polski i osłabienie złotego. Jeszcze wszyscy się wstrzymują, czekają, no bo z tego, co słyszałem, no to po prostu uczestnikom rynku finansowego nie chce się wierzyć, że polski rząd jest skłonny tego typu ryzyko podjąć, bo nie jest w stanie podjąć w kraju decyzji o na przykład zmianie sposobu dyscyplinowania sędziów. Prostej decyzji, do której wystarczy zwykła większość w Sejmie, w ogóle nie ma teoretycznie żadnego problemu z tym, natomiast wszyscy zakładają, że no chyba to jest jednak jakieś nieporozumienie, ale jeśli w momencie, kiedy będzie to jasne, że nasz rząd rzeczywiście nie jest w stanie podejmować takich decyzji, no to może nastąpić osłabienie złotego. No i generalnie to trzeba powiedzieć, że to wszystko prowadzi nas w stronę znacznie wolniejszego wzrostu. My tak czy owak idziemy w stronę recesji. Dość silnej recesji za, no, może już za 2-3 miesiące, może za pół roku zobaczymy, ale to się dzieje. Otóż jeśli do tego dojdzie zahamowanie inwestycji w sektorze publicznym, no i prawdopodobnie w efekcie tego również zmniejszenie inwestycji w sektorze prywatnym, no to oczekujmy potężnego załamania gospodarczego w Polsce. Czy polscy przedsiębiorcy również mogą odczuć wstrzymanie środków unijnych? Tak, oczywiście, chociaż w przypadku przedsiębiorców no, to nie ma aż tak wiele pomocy, która bezpośrednio do nich jest skierowana. Oczywiście jest też trochę, ale generalnie raczej te środki unijne bardziej idą do samorządów, do również rząd oczywiście wydaje z tego i właściwie wszędzie mamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wszędzie nasze życie zmienia się na lepsze, nie ukrywam, dzięki temu, że jest stały ten potężny strumień unijnych pieniędzy zasilających inwestycje i różnego typu działania motoryzacyjne w Polsce. Natomiast do samych przedsiębiorstw bezpośrednio dużo nie idzie, natomiast jeśli do prawdziwego czy załamania gospodarki w sensie silnej recesji albo
osłabienia złotego, albo co w tym momencie jest możliwe i jednego i drugiego, czyli recesji i inflacji szybciej, bo do tego będzie prowadzić załamanie, prowadziłoby załamanie złotego, kursu złotego, no to oczywiście przedsiębiorcy, po prostu małe firmy, które nie będą miały żadnych zapasów, będą bankrutować, będą zamykać działalność. To jest w takich warunkach. I tak firmy są w bardzo trudnej sytuacji ze względu już na wzrost cen energii. Środki unijne, zwłaszcza z KPO, miały być bezpośrednio kierowane do, w znacznej mierze zresztą do firm, po to, żeby poradzić, żeby pomóc im radzić sobie z tym, na przykład na inwestycje związane z oszczędzaniem energii. To jest ogromna część pieniędzy z KPO. No jak tych pieniędzy nie będzie, no to pewna, powiedziałem, koło ratunkowe, które wielu firmom mogłoby pomóc, no, jego po prostu nie będzie i tym bardziej masowe staną się upadki przedsiębiorstw w Polsce. A czy największym poszkodowanym nie są samorządy, które po Polskim Ładzie najbardziej liczyły na pomoc z funduszy unijnych? To można by było długą dyskusję, kto jest najbardziej poszkodowany na tym, bo poszkodowani będziemy wszyscy oczywiście. No, no to jest zawsze pytanie, kto jest bezpośrednio poszkodowany w tym momencie, a kto jest pośrednio. To znaczy dopiero fala dotrze w drugim etapie. I oczywiście, że bezpośrednio najwięcej pieniędzy unijnych, właśnie inwestycje publiczne finansowane z pieniędzy unijnych, no bezpośrednio, no to przez samorządy szło, no więc samorządy w tym momencie stracą możliwość realizowania tych inwestycji. Przypomnę, samorządy, które są w rozpaczliwej sytuacji finansowej w tej chwili, bo koszty ich działalności gwałtownie rosną, a jednocześnie rząd nie rekompensuje im, mimo że powinien, w formie większych subwencji tego wzrostu kosztów. No więc to oczywiście samorządy w pierwszej kolejności tak, ale w drugiej kolejności mamy szkoły, mamy służbę zdrowia, czyli to wszystko, co pośrednio jest przez samorządy finansowane, znaczy samorządy będą musiały zacząć oszczędzać. Koniec końców to dotknie oczywiście firmy też i dotknie nas wszystkich, bo nawet jeśli ogromna część tych pieniędzy unijnych bezpośrednio jest wydawana przez samorządy i rząd. Ale rząd no to już powiedział, że a dla siebie i dla innych to znajdzie pieniądze na to, choćby drukując je nowe, co oczywiście może prowadzić do większej inflacji jeszcze. Natomiast bezpośrednio oczywiście, że samorządy poniosą największą cenę, ale pośrednio to nie samorządy żyją w miastach, powiatach, wsiach i tak dalej, tylko ludzie i to oni zapłacą tę cenę ostatecznym rachunku. A czy takie wydarzenia sprawią, że ludzie bardziej, że ludziom będzie łatwiej zrozumieć istotę sprawiedliwości? Czy dopiero gdy odczują efekty w swoich portfelach, to zaczną interesować się sprawą przestrzegania prawa w Polsce? Znaczy myślę, że oczywiście wielu z nas dostrzeże w ogóle problem w momencie, kiedy zobaczy coś poczynione. Chciałbym powiedzieć, że rząd był dość konsekwentny do tej pory w swojej chyba nie do końca prawdziwej retoryce, to znaczy twierdząc jeszcze do niedawna, że sprawy wymiaru sprawiedliwości, tych słynne kontrowersje dotyczące nominowania sędziów i tak dalej, że tak, to są kłótnie, ale my z Unii i tak pieniądze dostawać będziemy, nikt nam nie zamrozi tych pieniędzy, one będą, czyli w pewnym sensie ludzie, nie przejmujcie się, to są nasze sprawy czy sądy, was to właśnie nie interesuje, a pieniądze i tak będą. W tej chwili zaczynamy mieć kompletną zmianę retoryki rządu, to znaczy słyszymy, że te pieniądze nie są właśnie potrzebne w ogóle nam. No, to w pięknych tradycjach jeszcze zmarłego niedawno Jerzego Urbana mówiącego, że rząd się jakoś wyżywi i to chyba możemy wierzyć, że rząd się jakoś wyżywi. Oczywiście, że ludzie w momencie, kiedy do Polski dojdzie recesja w połączeniu z inflacją, a to jest, mówię, no nie chcę straszyć, ale to, co przychodzi, będzie znacznie gorsze od tego, co jest w tej chwili. No to oczywiście, że wiele osób zrozumie, że coś nie tak było z tą polityką. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że im niższa świadomość ekonomiczna, im mniejsze rozumienie mechanizmów ekonomicznych, tym łatwiej jest ludzi cały czas oszukać, powiedzieć, że nie, to nie tak, to Putin z kanclerzem Niemiec się umówili, żeby nam specjalnie krzywdę zrobić, a to wcale nie jest tak, że jakakolwiek działalność rządu ma cokolwiek z tym wspólnego. Jestem przekonany, że w propagandzie rządowej cały czas będzie próba zwalania winy na wszystkich innych, tylko nie na rząd. No i pytanie, na ile ludzi można ogłupić? Wiem jedno, im człowiek mniej rozumie działanie gospodarki, no to tym bardziej jest podatny na ogłupienie.
Panie profesorze, czy polski rząd na rok przed wyborami ma świadomość, jak wiele ryzykuje, prowadząc nas do odcięcia Polski od pieniędzy z Unii? Ja nie mam pojęcia, to nie jest do mnie pytanie. Ja jestem trochę przerażony tym, co mówią w tej chwili reprezentanci rządu, bo mówią bzdury, mają kompletny bełkot. Właśnie ta próba sprzedawania informacji, że te pieniądze unijne w ogóle nam nie są potrzebne. No, słyszeliśmy, że właściwie pieniądze unijne to jest drobny ułamek środków, które wydajemy na modernizację Polski. No dobra, ten drobny ułamek to jest przy nowych inwestycjach 80%, jak mówiłem. No to rzeczywiście bardzo drobny. Więc tu rzeczywiście mamy jakąś szaleńczą politykę zupełnie. Ja się obawiam, że to jest polityka, która może iść dalej, to znaczy w ramach tej takiej troszkę paniki związanej z utratą popularności i próbą powiedzenia, że to wszystko jest wina Unii. No już w tej chwili słyszymy przecież, że Unia, że Niemcy właściwie cały czas myślą, jak zaszkodzić Polsce. Tak jakby Niemcy nie miały żadnego innego na głowie zmartwienia, tylko głównie się martwiły o to, jak zaszkodzić Polsce. Otóż moim zdaniem to może prowadzić nas bezpośrednio do tego, co się nazywa polexitem, czyli w ogóle wyprowadzenia przez rządzących Polski z Unii Europejskiej. Zastanawiałam się, czy właśnie podczas tej rozmowy padnie to z pana profesora ust. Niestety ja do tej pory używałem tego słowa dość rzadko, dlatego że uważałem, że rządzący zachowują to minimum racjonalności w działaniu. W tej chwili nie wiem, dlatego że padające słowa są tak absurdalne, że już w tej chwili trudno zakładać, że one są tylko na pokaz, że one nie wywołają również jakichś rzeczywistych działań. Jeszcze kiedy, parę miesięcy temu publikowaliśmy taki raport dotyczący różnych rzeczy, również ryzyka polexitu, grono szacownych polityków, profesorów z najwyższej półki polskiej, kiedy ja użyłem słowa polexit, powiedziało, że jest absolutnie wykluczone, żeby ktokolwiek w Polsce na coś takiego się zdecydował. No dzisiaj to już wcale nie wydaje się być wykluczone. Jeszcze tylko pamiętam, wspomniał pan o większej świadomości ekonomicznej Polaków, a jest pan autorem książki dla nastolatków o ekonomii. Podręcznik ekonomii dla nastolatków, ekonomia dla ciekawych. Uważam, że trzeba, jak to się określa, pracować u podstaw, to znaczy trzeba docierać do młodzieży z informacją o tym, jak działa gospodarka. To jest zresztą nie tylko książka, to jest cały program edukacyjny, który robimy wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości. W tym roku będzie obecny pilotażowo w kilkudziesięciu szkołach w Polsce. W przyszłym roku liczymy, że będzie to 1000 szkół i spróbujemy przekazać, postarać się, żeby młodzi Polacy zrozumieli mechanizmy pewne gospodarki, że nie można ich było ogłupić. I w sferze takiej mikroekonomicznej, to znaczy wszystkimi Amber Goldami mówiącymi, że gigantyczne pieniądze z niczego mogą być, i w sferze makroekonomicznej, czyli na przykład bzdurami na temat tego, że bogactwo nie bierze się z tego, że ludzie więcej pracują, inwestują, oszczędzają, tylko z tego, że państwo więcej zasiłków wypłaci. No, gdzieś trzeba zrozumieć te mechanizmy, które powodują, że w ten sposób rozwój nigdy nie będzie trwały. Życzę sukcesu. A czy ma pan może w zasięgu ręki tę książkę? Czy mógłby pan Oczywiście, ja się z nią nie rozstaję. To jest książka Ekonomia dla ciekawych. Książka ma w różnych miejscach i kody QR, i adres strony internetowej programu. Ja może przybliżę kod QR na jakiś czas, może ktoś być w stanie, przepraszam, to nie jest dobrze, go w tej chwili sobie szczytać, a jeśli nie, to zachęcam na stronę www.porwaniprzezekonomie.pl. Świetnie, bardzo dziękujemy. Cieszę się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za komentarz. Do kolejnego zobaczenia, miłego, udanego dnia. Pozdrawiamy. Na pewno. Do widzenia. Beata Tomczyk, dziękuję państwu bardzo. To portal Gazety Finansowej. Do zobaczenia.